Anna Chmura, dyrektor Centrum Sztuki Mościce. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam. Maciej Aleksander, zastępca dyrektora Centrum Sztuki Mościce. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznę od pani dyrektor, bo przypominam sobie, jak rozmawiałyśmy bodaj rok temu rozmawiałyśmy, kiedy pani dyrektor już wiedziała, że będzie kierować tą placówką w Mościcach i mówi: mam taki pomysł, mam taką ideę, żeby tutaj zagościło nowe zupełnie interdyscyplinarne wydarzenie kulturalne, połączenie różnych sztuk, różnych form. No i to się teraz dzieje, bo to 3 września zaczyna się w Centrum Sztuki Mościce i w jednostkach rozmaitych festiwal pod nazwą Tarnowianie. Co to jest? Ta idea Tarnowian właśnie chodziła za mną od dłuższego czasu, natomiast nie do końca wiedziałam, w jaki sposób się z tym mierzyć. I nawet to wydarzenie zostało wpisane już w koncepcję, kiedy startowałam na dyrektora Centrum Sztuki Mościce. Kiedy objęłam tą funkcję, rozmawiałam z pracownikami na ten temat i po wielu dyskusjach w wyniku takiej współpracy, czyli burza mózgów była. Burza mózgów, wymyśliliśmy właśnie wydarzenie interdyscyplinarne, którego głównym założeniem jest promocja ludzi stąd. Wykorzystując potencjał Łukasza Maciejewskiego, który jest kuratorem filmowym, opierając to wydarzenie na właśnie okołofilmowych przedsięwzięciach, postanowiliśmy stworzyć taki festiwal, który będzie promował, będzie prezentował właśnie ludzi stąd. Ludzi, którzy związali się z Mościcami, z Tarnowem i z regionem. Związali się nie tylko miejscem urodzenia, miejscem życia czy pracy, ale na przykład przyjaźnią czy miłością. I takich postaci oczywiście nie brakuje. Takich postaci jest bardzo wiele. Ja mam ogromną nadzieję, że festiwal będzie się rozrastał, będzie się poszerzał. Bo tak jak powiedziałaś, osób takich, które chcielibyśmy zauważyć, które chcielibyśmy pokazać, zaprezentować, jest bardzo, bardzo wiele. Skoro wydarzenie interdyscyplinarne, multidyscyplinarne, no to jestem ciekawa, jakie formy zagoszczą, co się będzie działo i jeszcze trzy w jednym. Jeszcze trzecie pytanie w tym całym jednym pytaniu. Czy to prawda, że filmu w Tarnowianach będzie najwięcej? To ja zacznę przewrotnie od końca. To prawda, że filmów będzie najwięcej, bo aż 4 filmy. Tym warto zaznaczyć, jedna z projekcji, którą wybitnie chcemy się poszczycić, będzie projekcją przedpremierową. Na pewno będzie to coś, gdzie w regionie i w ogóle będzie to w tym dniu, o tej godzinie, nie do zobaczenia nigdzie indziej, więc to na pewno taki kolejny smaczek, że u nas w Centrum Sztuki Mościce będzie to projekcja przedpremierowa. Tak jak wspomniałem, będą 4 filmy i również na tej kanwie spotkania z ludźmi, znanymi ludźmi stąd, ludźmi z Tarnowa, z Tarnowianami, osobami, które Tarnów w jakiś sposób mają w sercu, czy to też odcisnęli jakiś tutaj swój ślad, zostawili swój ślad w Tarnowie, więc tym bardziej nam miło, że aż tyle zdolnych osób mamy zaszufladkowanych choćby w przestrzeni kinowej, filmowej. Kino Millennium bardzo się cieszy, że ma taką możliwość i może prezentować takie znane osoby. Filmów, tak jak wspomnieliśmy, będzie najwięcej, ale oprócz filmów to trzeba popatrzeć na ten festiwal przez pryzmat 3 dni, czyli piątek, sobota, niedziela, 3-5 września, bo tak to będzie funkcjonowało. To są daty festiwalu Tarnowianie. To jest konkretne daty tego festiwalu, od 3 do 5 września 2021 w tym roku. I patrząc przez pryzmat piątkowy, to rzeczywiście i spotkanie z kinem, ale też również trochę wspomnień związanych z Tarnowem. To myślę, że pani dyrektor tutaj wspomni więcej o tych osobach, o tych postaciach, które się zagoszczą na oczywiście, na zaraz ją o to zapytamy. Festiwalu. Sobota to będzie taki dzień, który zaprogramowaliśmy jako dzień dla rodzin. Dzień taki otwarty, o charakterze trochę festynowo-piknikowym. Większa część dnia sobotniego będzie zaprogramowana tutaj w terenach zielonych, w przestrzeni, gdzie się aktualnie znajdujemy. Bo tutaj trochę sportu w filmie też będzie i o tym jeszcze za chwilę. Dokładnie, więc nie będę wybiegał naprzód, ale sobota to jest taki dzień, gdzie mocno kładziemy nacisk na te plenerowe wydarzenia z racji tego, iż no brakuje w tym momencie takiego świeżego oddechu na wolnym powietrzu. No a niedziela to już jest gala finałowa naszego festiwalu, no i piękny koncert na zakończenie festiwalu, gdzie zaprezentują się tarnowscy artyści.
będą znakomitości, przyjadą do nas znakomitości, albo przyjdą, bo niektórzy są stąd. Kogo będziemy gościć? Tak, będziemy gościć wielu wspaniałych gości i to zarówno goście ci będą, zaprezentują się w formie osób prowadzących spotkania, jak i gości. Już w piątek spotkanie z Jakubem Zającem, młodym tarnowskim aktorem i właśnie ten przedpremierowy pokaz filmu Moje Wspaniałe Życie. A także spotkanie z Anną i Wilhelmem Sasnalami, którzy opowiedzą i zaprezentowany zostanie podczas spotkania film Huba. Niezwykle ciekawy zresztą. Tak, film niezwykle ciekawy, film, gdzie właśnie pojawia się ten wątek mościcki, pojawia się fabryka, ale fabryka w kontekście tła. Myślę, że przy okazji spotkania też pojawią się pytania o sens, o wartości, bo to właśnie taki film. Film bardzo mocno także o relacjach, ale nie mówmy nic więcej, nie zdradzajmy. Dokładnie. Kogo jeszcze gościć będziemy, pani dyrektor? Gościć będziemy również Kamila Kulę, to również aktor pochodzący z Tarnowa i zaprezentujemy przy tej okazji polsko-włoski film Tłumacz. A mogę powiedzieć, że jest mężem Marty Żmudy-Trzebiatowskiej? Oczywiście, oczywiście, ale jest tarnowianinem i to jest chyba dla nas właśnie najważniejsze. Tak, to chłopak stąd. Kolejni goście to ja myślę, że dużo mówić nie trzeba. Profesor Michał Heller, Krzysztof Zanussi. Spotkanie w cyklu Kino Kosmos, więc również ważne tematy, bo dodam jeszcze, że pojawiają się pytania, dlaczego Krzysztof Zanussi w Tarnowianach. No właśnie, jakie są jego związki z Tarnowem? My to wiemy, ale powiedzmy widzom tego więc, programu. Więc związki Krzysztofa Zanussiego to właśnie jedna z tych relacji, o których mówiłam, przyjaźń. Profesor w Tarnowie znalazł przyjaźń, jest przyjacielem księdza Michała Hellera. I właśnie między innymi pewno o tej przyjaźni porozmawiają przy okazji spotkania. Strefa zielona, czyli częściowo o piknikowej warstwie tego wydarzenia, Festiwalu Tarnowianie także mówimy. Czy tutaj, w tym miejscu będzie strefa zielona i czy o sport w filmie chodzi? To zacznę też jak zwykle od końca. Między innymi tutaj, no bo znajdujemy się na przestrzeni zielonej wokół budynku Centrum Sztuki Mościce, ale i też tutaj, gdzie sięgam wzrokiem wokół tutaj Placu Zabaw, tutaj przestrzeni zielonych jest tutaj sporo trawy i przestrzeni do zagospodarowania, ale również sięgam jeszcze dalej na boisko tutaj lekkoatletyczne, sportowo-lekkoatletyczne tutaj w Mościcach, przylegające między innymi do tej części zielonej wokół Centrum Sztuki Mościce. No a tam jedno z takich wydarzeń, też takich smaczków tarnowskich, bo trochę sportu, jak już wspomnieliśmy, że nie tylko w filmie, ale też tutaj wokół Centrum Sztuki Mościce zmierzymy się, mówię my, no bo jako przedstawiciel kultury rozegramy mecz kultury na kultura na media, więc to będzie taki tarnowski smaczek, będzie okazja zaprezentować osoby, które choćby nawet w radiu czy w innej przestrzeni medialnej często występują, a nie wiemy do końca, jak się poruszają, mówiąc tutaj o kwestii sportowej. Więc no i jak wyglądają? Jak wyglądają? Radiowców nie widzimy. Myślę, że w tej wersji takiej pandemicznej dużo osób miało problemy, jeżeli chodzi o takie zaszufladkowanie się, trochę zamknięcie się, więc warto wychodzić na zewnątrz, na to świeże powietrze. No i sport w takiej przestrzeni jest wskazany, także kultura na media to będzie na pewno fajne wydarzenie. Mogę tylko zdradzić, że w Zespole Kultury będziemy mieli też różne ciekawe nazwiska, dyrektor teatru między innymi, więc to będą też takie osoby, które może na początkowo się nie zawsze da się ich utożsamić ze sportem, więc to będzie na pewno taki fajny aspekt. No ale oprócz samego meczu i tych wydarzeń takich piknikowych, mocno rodzinnych, na które chcieliśmy postawić w tym dniu sobotnim, będzie dużo takich wydarzeń około towarzyszących, między innymi występ kapeli Małych Świerczkowiaków, między innymi troszkę takich tarnowskich smaków, będzie gotowanie na żywo tutaj właśnie wokół budynku Centrum Sztuki Mościce, będzie możliwość kosztowania miodu, będzie zasmakowanie takich lokalnych potraw za sprawą lokalnych koło gospodyń wiejskich. Także to będzie cały taki cykl sobotni o charakterze mocno rodzinnym, lokalnym, tradycyjnym. Jak cię tak słucham, Maciek, to przychodzi mi na myśl takie wspomnienie, które znam głównie ze zdjęć bądź z rozmaitych historycznych opracowań, czyli powrót do tej mościckiej tradycji sprzed lat, gdzie po pracy, gdzie w weekendy także, całe rodziny przychodziły świętować i bawić się właśnie tutaj, przed tym budynkiem.
Tak, na tym nam też bardzo zależy, żeby Centrum Sztuki Mościce to nie tylko był budynek, piękna zresztą bryła, nie tylko właśnie ta przestrzeń zamknięta wewnętrzna, ale również zewnętrzna możliwość trochę spędzenia wspólnie czasu, porozmawiania, takich mościcko-tarnowskich rozmów, no bo do tych osób jest głównie skierowane. A na zakończenie wielka gala podsumowująca i spektakl bardzo ciekawy w wykonaniu tarnowskich artystów. Od razu pytam, znowu dwa w jednym. Dlaczego Osiecka? Dlatego, że piosenki, teksty do piosenek Agnieszki Osieckiej są chyba znakomite, są ciągle aktualne i znajdują uniwersalne, ponadczasowe i znajdują ciągle jakby, przekonują nowych twórców do tego, aby pracowali z tymi utworami. I tak też się stało. Tarnowscy wokaliści wzięli na warsztat piosenki właśnie Agnieszki Osieckiej. Pojawią się utwory mniej lub bardziej znane w nowych, ciekawych aranżacjach. Powiem tylko, że będziemy mieli możliwość usłyszenia i zobaczenia na scenie między innymi Agatę Łapną, między innymi Jarka Tuckiego, Piotra Cyza, Izę Łapę, Annę Gurgul, także że po prostu tych osób będzie sporo. Dodatkowo będą też tancerze, także będzie to taka forma widowiska, więc nie tylko do posłuchania, ale również do zobaczenia. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć o wszystkim, bo tych punktów programu jest tak dużo, że musielibyśmy pewnie co najmniej kilka godzin z sobą rozmawiać. Powiedzcie Państwo, gdzie najlepiej szukać informacji na ten temat i czy także w Wenie się znajdują? Oczywiście najłatwiej znaleźć informacje dotyczące festiwalu na naszej stronie internetowej czsm.tarnow.pl, ale również szukać już na plakatach i afiszach w mieście, bo one się już pojawiły, więc też będzie program do zobaczenia, ale jak najbardziej zawsze odsyłam w media społecznościowe i na naszą witrynę internetową. A w Wenie również, to Wena, bardzo mi miło, że został ten wątek poruszony, bo to jest nasze wydawnictwo, magazyn kulturalny Mościce Tarnów Region, bo takim obszarem on się może poszczycić. To jest miejsce, przestrzeń współpracy, takiej twórczej rzeczywistości, twórczych realiów artystów. To też na kanwie przy programowaniu Festiwalu Tarnowianie, ale również i w rozmowach z tarnowianami, z mieszkańcami tutaj regionu, ale zarówno i mieszkańcami z różnych stron Małopolski pojawił się taki pomysł, żeby umożliwić miejsce i dać tą przestrzeń wyrażenia swojej takiej twórczości artystycznej artystom stąd, bo łatwo się mówi, ja to cały czas będę powtarzał, cudze chwalicie, swego nie znacie. Tak często nie wiemy o tylu znanych osobach, które wokół nas przebywają, więc to jest przestrzeń właśnie dla takich osób, dla osób, które czują taką przysłowiową wenę. No i też miejsce, w którym piszemy o różnych wydarzeniach i relacjonujemy niektóre wydarzenia kulturalne, które miały już miejsce albo zapowiadają, które będą miały miejsce, więc na pewno ciekawa lektura, zachęcam wszystkich do przeczytania. Jest to pierwszy nasz egzemplarz, który wydaliśmy, zainaugurowaliśmy w lipcu. On trafił teraz do ogólnej dystrybucji, egzemplarz jest bezpłatny, a do nabywania jest między innymi u nas w Centrum Sztuki Mościce. To jeszcze jedno pytanie. Jak ktoś poczuje wenę, ja na przykład poczuję wenę, albo ktoś inny poczuje wenę, to może się zgłosić i powiedzieć, coś bym chciał napisać, opisać. Na przykład mam wspomnienia mościckie. Co wy na to? Zapraszamy do współpracy, odsyłamy do koordynatorów, do zespołu redakcyjnego. Wszelkie kontakty dotyczące właśnie magazynu Wena znajdują się właśnie w Wenie. W Wenie. Anna Chmura, dyrektor Centrum Sztuki Mościce. Bardzo dziękuję. Maciej Aleksander, zastępca dyrektora Centrum Sztuki Mościce. Bardzo dziękuję. Pięknie dziękuję. Do zobaczenia na festiwalu. Do zobaczenia. Zapraszamy wszystkich. Do zobaczenia.